W Radomiu nie ma osób zarażonych koronawirusem, informują dwa radomskie szpitale i sanepid. Ponad 619 tysięcy złotych udało się zebrać podczas drugiego balu charytatywnego, z którego dochód został przekazany dla oddziału dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Ponad 480 tysięcy zebrano podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomiu. Dariusz Osiej, witam Państwa w środę, 4 marca. Zapraszam na informacje telewizji Dami. W Radomiu nie ma osób zarażonych koronawirusem, informują dwa radomskie szpitale i sanepid. Dwie osoby przebywają w radomskim szpitalu specjalistycznym na obserwacji i czekają na wyniki badań. Wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo radomian są gotowe na ewentualne pojawienie się wirusa na terenie Radomia. Informacja o potwierdzonym jednym przypadku koronawirusa w Polsce zelektryzowała wszystkie służby. W Radomiu spotkał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Omawiano stan przygotowania radomskich szpitali i służb na ewentualne pojawienie się koronawirusa w Radomiu. Na dziś, jak informuje Radomski Szpital Specjalistyczny, nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku koronawirusa. Natomiast dwie osoby przebywają na obserwacji. Wczoraj była przyjęta pacjentka, podobno z Hongkongu przyjechała, badania już dzisiaj rano pojechały. Zobaczymy, czy się potwierdzą, czy nie. Jeżeli się nie potwierdzą, to będzie dzisiaj wypisana. Dzisiaj jest przyjęty jeden pacjent, który miał kontakt z osobą, która jest zarażona w Niemczech. Ani jednego potwierdzonego przypadku koronawirusa nie ma także w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie. Na razie spokojnie. Mieliśmy problemy z dwoma pracownikami, którzy wrócili. Jedna pracownica z Malezji i Singapuru i ona jest właśnie teraz na kwarantannie. I drugi pracownik to była pracownica, która z Włoch wróciła z objawami, ale po badaniach okazało się, że jest tylko przeziębiona, czyli zwykła grypa. Jak informuje radomski sanepid, domową kwarantannę przechodzi aktualnie 29 osób. To są osoby, które wróciły z krajów, gdzie już jest utrwalona ta transmisja koronawirusa, czyli po prostu od jakiegoś czasu te infekcje są. Nie miały kontaktu z osobami chorymi, ale ze względu na pewną prewencję, profilaktykę, te osoby po prostu są pod naszym nadzorem. Dziś jest dla większości z tych osób, dzień dzisiejszy jest ostatnim dniem nadzoru. W środę w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym odbyły się ćwiczenia służb mające na celu utrwalenie odpowiednich procedur na wypadek pojawienia się osób zarażonych koronawirusem. W ramach zaplanowanych wcześniej ćwiczeń szpitala i Straży Pożarnej został na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego ustawiony namiot. To taka polowa izba przyjęć, gdzie w razie zdarzeń związanych z koronawirusem będzie odbywała się segregacja pacjentów. Chcemy uspokoić wszystkich mieszkańców Radomia. My rzeczywiście jesteśmy przygotowani. Radom był jednym z sześciu miast na Mazowszu, w których przeprowadzono ćwiczenia na wypadek epidemii koronawirusa. O przygotowaniu na tak zwaną godzinę zero zapewnia także Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. To, co najważniejsze dla nas, przygotowujemy w razie czego 15 łóżek, które mogą być traktowane jako łóżka zakaźne z izolatkami. Wojewoda Mazowiecki wprowadził stan podwyższonej gotowości szpitali na terenie Mazowsza. Dotyczy to także Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie. Ministerstwo Zdrowia przygotowało spot informacyjno-edukacyjny dotyczący koronawirusa. Prezentujemy go dla Państwa w całości. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus.
619 020 76 groszy. Dokładnie tyle udało się zebrać podczas drugiego balu charytatywnego, z którego dochód został przekazany dla oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski zadeklarował, że samorząd województwa dołoży drugie tyle do zebranej kwoty. W szpitalu na Józefowie podsumowano drugi bal charytatywny, który odbył się w lutym. Przekazano podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli finansowo akcję. Podziękowania skierowano także do organizatorów balu i sponsorów. Udało się zebrać w sumie 1 247 240 zł i 76 groszy. W tej kwocie jest blisko 630 tysięcy, które przekazał w imieniu samorządu Mazowsza wicemarszałek Rafał Rajkowski. Ja deklarowałem jako wicemarszałek, że Mazowsze, zarząd Mazowsza dołoży drugie tyle. Stało się to faktem na ostatnim zarządzie. Jakby sumując to wszystko, no to jest niebagatelna kwota. Zarząd Mazowsza drugie tyle, a nawet ponad, dokłada do zakupu rzeczywiście tego sprzętu. Taka jest też nasza powinność. Za zebraną kwotę uda się nie tylko doposażyć oddziały neonatologii, chirurgii dziecięcej i pediatrii Mazowieckiego Szpitala w najnowszy sprzęt, ale też zadbać o komfort towarzyszących najmłodszym pacjentom rodziców. To będzie USG, to będą drobne sprzęty na neonatologię, chirurgię dziecięcą i na pediatrię. Na chirurgii dziecięcej chcemy zrobić taki małą salkę zabiegową, gdzie będą już możliwości nawet drobnych operacji. Na neonatologii chcemy dostosować również dla rodziców dzieci, którzy są, pomieszczenie socjalne. Podczas balu najhojniejsi licytujący przekazali na pomoc oddziałom dziecięcym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w sumie 165 tysiąca złotych. Chcemy się podzielić tym dobrem, tym naszym sukcesem też zawodowym, tak, finansowym. I myślę, że tak mocno licytując, pokazaliśmy, że jednak warto się tym dzielić, tak? Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli korzystać z tych oddziałów, ale jest dużo osób potrzebujących, dużo dzieciaków. Organizatorami tegorocznego balu charytatywnego byli Radomska Grupa Mediowa, Fundacja Lepsza Jakość Życia, Hotel Karo, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Dalszy ciąg podsumowań finansowych. 480 293 zł i 43 grosze to kwota, jaką zebrano podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomiu. To absolutny rekord w historii radomskich finałów WOŚP. 12 stycznia na Placu Jagiellońskim odbył się koncert 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zagrały radomskie zespoły oraz gwiazdy Wanda i Banda i Sydney Polak. W tym roku w organizację finału aktywnie włączył się Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego. To w siedzibie teatru mieścił się sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To będzie stała współpraca i zawsze będziemy razem ze sobą działać na rzecz każdego dobra, ale cieszę się też, że radomianie są tak otwarci i chętni. Przecież spędziliśmy wspólnie prawie całą noc. Oprócz tego, że był interesujący koncert, to też były cudne rozmowy, wspaniała serdeczność ze wszystkich, były całe rodziny. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. W tym roku zebraliśmy 480 293 zł i 43 grosze. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla wszystkich, bo to jest niesamowity rekord. 480 tysięcy pieniądze, które zostaną przekazane dla dziecięcej medycyny zabiegowej, czyli to pieniądze, które zapewne trafią także do radomskich szpitali. Podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali i współpracowali dla 28 finału WOŚP w Radomiu, skierował prezydent Radosław Witkowski. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, wszystkim zaangażowanym w finał, w promocję finału. Ta rekordowa kwota, którą pozyskaliśmy w tej kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pokazuje tylko jedno.
że radomianie są ludźmi wielkiego serca, potrafią otwierać swoje portfele, potrafią dzielić się dobrem. Podczas radomskiego 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowało na ulicach Radomia 337 wolontariuszy. W sumie zorganizowano 10 imprez towarzyszących, a w 25 miejscach na terenie miasta stanęły stacjonarne skarbonki. Od 2002 roku radomski sztab WOŚP, działający przy chówcu ZHP Radom Miasto, przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotę 4 milionów złotych. W Radomiu powołano sztab wyborczy kandydata Lewicy na prezydenta RP Roberta Biedronia. W środę sztab radomskiej Lewicy oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą swojego kandydata od powieszenia na ogrodzeniu przy ulicy banerów Roberta Biedronia. W skład radomskiego sztabu Lewicy weszli przedstawiciele trzech ugrupowań koalicyjnych SLD, Wiosny i Lewicy Razem. Sztabem kieruje Bogdan Barszczyński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z kolei Patryk Fajdek wszedł w skład mazowieckiego sztabu wyborczego. Symbolicznie chcemy zacząć tę kampanię w Radomiu. I symbolicznie chcemy też zacząć rewolucję, pozytywną rewolucję, która doprowadzi nas do państwa dobrobytu, nowoczesnego państwa dobrobytu, które nikogo nie zostawia z tyłu. Państwa dla wszystkich, a nie tylko dla kasty rządzącej, jak ma to miejsce obecnie, jak to miało miejsce w poprzednich rządach. Państwa dla niepełnosprawnych. Sztab wyborczy radomskiej Lewicy rozpoczął kampanię kandydata Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia od powieszenia pierwszego baneru wyborczego kandydata Lewicy w Radomiu. Robert Biedroń jest to kandydat, który walczy o godność dnia codziennego. Godność dnia codziennego to są żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale na poziomie. Godność dnia codziennego to jest dostęp do leków, dlatego w programie Robert Biedroń ma leki za 5 zł, tak aby każda emerytka, każdy emeryt mógł wykupić leki. Godność dnia codziennego to również prawa kobiet. Robert Biedroń Radom ma odwiedzić w kwietniu. W wieku 88 lat zmarł w Radomiu Stefan Borucz, znakomity zawodnik i wieloletni trener kolarstwa. Od 1959 roku związany był z sekcją kolarską Broni Radom. Jego podopiecznymi w broni byli m.in. Andrzej Michalak, Jerzy Skoczek i mistrz świata juniorów w torowym wyścigu długodystansowym Jerzy Rychlicki. W latach 1981-85 był członkiem zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. To wszystko w informacjach telewizji Dami, za chwilę sport i pogoda, a po prognozie pogody program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie harcmistrz Bartosz Bednarczyk, szef radomskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.